To było skerco-wesele w Dolinie Białej z tryptyku góralskiego Aleksandra Kulikowskiego w nagraniu zespołu Kamerata Wistula. Za 23 minuty dziewiąta w poranku dwójki dziś o zupełnie innym weselu i to na podwójne urodziny. Teatr Polski imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie inauguruje 250 lecie powstania teatru publicznego w Polsce premierą wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego i to dokładnie w 102. rocznicę otwarcia Teatru Polskiego w Warszawie. A w studiu dwójki witam naszych gości. Andrzej Seweryn, aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jest też z nami pan Krzysztof Jasiński, aktor, reżyser, także dyrektor Teatru Stół w Krakowie. Witam. Dzień dobry. Czym ta nowa warszawska inscenizacja wesela będzie się różniła od krakowskich, które konsekwentnie pan realizuje od paru lat? No i czy w zamierzeniu ona ma się różnić? No tak, tak pan mówił, ja pan był w, w Krakowie coś zobaczył. Ja wiem, że, że, że pan tylko słyszał o tym, że tam w Krakowie coś zrobiliśmy. No pewnie ja dlatego tylko tu w ogóle jestem w Warszawie i to robię w Tarcze Polskim, dlatego że zostałem zaproszony. I to jest dla mnie zaszczyt, że mogę po ty, po ta, taką wypełnić, taką dziurę, jaka powstała od ostatniego od ostatniej incynizacji tutaj. A jeśli idzie o, o to, to ona oczywiście, że jest podobna do y, zamysłu jest podobny, bo tu chodzi o, to, o stosunek do współczesności, więc nic się gwałtownie nie zmieniło między y, tymi paroma miesiącami. I, 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 I to wesele i to wesele jest dzisiaj i mówi o tym, co jest najboleśniejsze w tej chwili i co się da powiedzieć przy pomocy tekstu Wyspańskiego na temat y, otaczającej rzeczywistości. Prawda? Na warszawskiej scenie Teatru Polskiego wesele wystawiano czterokrotnie. Sięgali po nie znakomici reżyserzy. Aleksander Zelwerowicz w latach dwudziestych, potem Jerzy Rakowiecki w 1961 roku i potem dwukrotnie Kazimierz Dejmek w 1984-1991. Ta najnowsza inscenizacja to będzie piąta w historii tej sceny. Y tak, y matematyka na to wskazuje. <laughs> Ja jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie, wreszcie nasz widz będzie mógł usłyszeć ten tekst po 20 latach chyba. 91. No, no tak. Naszym obowiązkiem jest po prostu przypominanie najważniejszych tekstów naszej literatury teatralnej. Dzieje się to w warunkach bardzo dobrych. Mamy odbudowany park oświetleniowy. Jesteśmy po trzech latach najróżniejszych remontów. Zespół jest gotów do pracy w najlepszej formie. No i mamy. Najwspanialszego reżysera, którego mogli, na którego moglibyśmy w cudzysłowie mówię, trafić, prawda? Krzysztof ma doświadczenia 50-letnie prowadzenia teatru, reżyserowania i wieloletni kontakt z twórczością wyspiańskiego. Teatr Polski po prostu korzysta z tego w sposób jak najbardziej pozytywny, uczciwy i jest. Moment szczególnej radości dla nas, że jutro, właśnie w 102 rocznicę powstania naszego teatru, będziemy mogli pokazać Wesele Wyspiańskiego u nas. Pan mówi, że Wesele Wyspiańskiego to dla teatru zawsze jest święto. Święto y, zarówno dla y, aktorów, jak i też i pracowników technicznych, którzy o, tak. wszyscy y, pan... wspólnymi siłami pracują na ten tak, sukces. Tak. Ja, ja, ja jestem przekonany, że, y, że, że jest. Jest to taki moment szczególny właśnie dla stolarzy, dla malarzy, dla y, twórców kostiumów, dla, dla naszych krawców, szewców. Y, proszę mi wierzyć, gdyby pan wpadł do teatru, gdybyście państwo mogli zobaczyć, jak oni pracują i co robią i jakie są rezultaty ich pracy, y, na pewno byście byli zgodni, że to jest święto również ich. Pan Andrzej Seweryn przed chwilą powiedział, że yy, Stanisław Wyspiański to jest ten autor, którego pan szczególnie y, lubi. Czy to jest y, język charakterystyczny dla Wyspiańskiego, nie do podrobienia i nie do przełożenia na y, żaden inny europejski język? No, tak, by to jest Polszczyzna w najpiękniejszym wydaniu. Yy, I to jest. Yy, <tuszel> Znakomi znakomite znakomita dramaturgia, znakomite postaciowanie, niezwykle, niezwykle wyraźne. A to wszystko służy jakiemuś głębokiemu celowi. Pod spodem jest schowana, bardzo misterna tkanka, y jakby to powiedzieć takiej uwikłania duszy polskiej. Więc proszę, te wszystkie postaci reprezentują nas. Prawda? My wszyscy jesteśmy z wesela i i genialne jest to, że to było 100 lat temu, a to się tam nic nie pozmieniało specjalnie. A może ten taki entouraż, z którego ja zresztą zrezygnowałem, taki powiedzmy, obyczajowo-dekoracyjny, etnograficzny. To, co tam jest istotą, co tkwi w tym języku, co tkwi w słowie, przy pięknym polskim słowie, ciągle jest aktualne, ciągle jest bolesne. Nie chcą panowie specjalnie uwspółcześniać wesela to jest wszystkim... no ale po co to coś tu współcześnie jak to jest współczesne? Właśnie na tym polega jego siła, że jest współczesna. No co mamy, nie wiem, no, nie chcę się wysłośliwiać, prawda, ale ale już tu jakaś supozycja w pana pytaniu jest taka, że tutaj należałoby może coś tym robić, bo tak wszyscy robią. No bzdura, tu nic nie trzeba takiego robić, tu wręcz przeciwnie, trzeba zaufać słowu, bo to co jest najsilniejsze, najmocniejsze tkwi w słowie i, 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 i w tym pogłębionym czytaniu słowa. Pan profesor Świeżawski mówił, że klasyka to coś więcej niż współczesność. Ale w filmiku zapowiadającym premierę pan Krzysztof Siński wspomina o czymś, co tutaj w tym spektaklu się pojawi, czyli taki wątek zdemaskowania hochoła. Pan się powołuje na słynny esej księdza Tischnera. No tak, tak. No tak, mówię na skróty, bo głównie mi chodzi o to, że my prześladowani y, przez y, no setki lat albo no, no, bo te krótkie chwile wolności, yy, czy powiedzmy te dwudziestolecie międzywojenne, yy, to było taki błysk wspaniały. Teraz już mamy troszkę więcej, już kawałeczek więcej, prawda? no, ale w gruncie rzeczy ciągle mogliśmy nasze niepowodzenia zrzucać na kogoś, prawda? na yy, roz... tych, tych, co nas rozebrali, prawda, na okupantów takich, siakich, owakich, to albo ruskie, albo Niemcy, albo ktoś tam jeszcze, ale najmniej Austriacy pewnie w tym wszystkim. Yy, no, od jakiegoś czasu nie bardzo mamy na kogo zrzucić. A więc chodzi o to, że ten chochoł to nie jest ktoś z zewnątrz, co może przyjść, przejść przez ogródek, my możemy go nie zauważyć. Prawda? Albo Isia może go przestraszyć, czy ta Isia może tylko z nim rozmawiać, bo jest niewinna. Nie, hocho, to jestem ja, albo to jest to, co we mnie. Mhm. Albo taka poza, którą przyjmujemy. No nie, to głębokie jakieś wewnętrzne skancerowanie tym chochołem. Prawda? No, więc, więc jak mówię o zdemaskowaniu, to nie, że my tam będziemy tak jakoś demaskować nowoczesnym teatrem teraz, tylko, że to y, chcemy doprawić takiej sytuacji, takiego wewnętrznego, mocnego, silnego odbierania przez widzów, żeby y, no, poczuli tego chochoła w sobie, prawda? żeby spektakl im powiedział, że wszyscy jesteśmy zachocholeni i coś z tym trzeba zrobić, Dobowolność to jest skarb której trzeba chronić. Kreowanie tekstu wyspiańskiego to jest nielada wyzwanie dla aktorów. Pan Andrzej Seweryn przyznał, że jakość zespołu teatralnego to właśnie można poznać po tym, czy udaje się wystawić wesele. Pan Andrzej Seweryn tu w podwójnej roli: gospodarza i werny chory. <grym> Tak. Ja nie miałem zbyt częstego kontaktu z twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Kiedyś miałem zaszczyt pracować z panem Jackiem Oszczerowiczem. Nagraliśmy studium o Hamlecie, który zresztą pokazywaliśmy w Jamie Michalikowej w Krakowie. Po latach usłyszałem to nagranie i byłem zachwycony tym, jak pan Jacek mówi ten tekst a jednocześnie jak głębokie były jego uwagi, skoro po latach y, moje teksty wydały się no, nie przestarzały, znaczy sposób interpretowania tych tekstów nieprzestarzały. Y, dla każdego z nas to jest swego rodzaju egzamin. Y, z jednej strony mamy do czynienia z piękną formą, z wierszem, y, którego nie sposób nie szanować. Y, szacunek wcale nie oznacza jakiś. Pompatyczności, sztuczności, sztucznej, natomiast również wymaga ten tekst od nas najgłębszej refleksji po prostu o sobie samym, o stanie teatru, o stanie ojczyzny, o stanie świadomości tego, co dzieje się wokół nas, co działo się wokół nas, i tego, ten tekst zmusza nas do przypomnienia sobie. Historii naszych ojców. Myślę, że bez poznania historii naszych ojców jesteśmy głupsi. Ale ten tekst też doskonale pokazuje to, co pan powiedział, że historia naszych ojców, ale też w jaki sposób oni rozumowali, jak tworzyli, jak pracowali nad tekstem. Absolutnie. Myślę, że możemy z tego bardzo, tak dla naszego warsztatu wręcz aktorskiego, dla naszego warsztatu intelektualnego, ludzkiego korzystać. Ja w ogóle myślę, że to warto zastanawiać się nad tym co myślał Sophocles, co myślał Racine, prawda? co myślał Ritner, a, a nie tylko wykorzystywać ich teksty do tego, żeby powiedzieć, co my myślimy o rzeczywistości. Myślę, że to może być mniej interesujące. Kim jesteśmy my w porównaniu z Szekspirem? Hmm. Obchodzimy właśnie 250. rocznicę Teatru Publicznego w Polsce. Przed jakimi najważniejszymi wyzwaniami stoi Polski Teatr? Jakbym, panów tak y, krótko poprosił o... No, tak, teraz już pan tak już nie, nie strzela z, ze śrutówki, tylko z, z jakby z dubeltówki z ruchy. na dzikie zwierzęta. Tak, tak. No nie, no trzeba było zaprosić kogoś tutaj z Ministerstwa Kultury i go zapytać przy tej okazji. Prawda? No bo ka każdy twórca... No, no... Pa, aktor Seweryn, pan dyrektor Seweryn, już tyle zagrał w życiu, że, że nie wiem, czy ma jakieś tam marzenia. No może ma, ale to, to trzeba go zapytać, czy ma jakieś marzenia, żeby z tej okazji coś zagrać. No ale pod większością ma... może chciałby coś wystawić z tej okazji. No właśnie wystawia i właśnie, właśnie rozpoczyna. Natomiast yy, mnie się nie podoba to, co się dzieje dookoła. Prawda? Bo tak go twajkowujemy. Przecież niedawno było, yy, była okrągła rocznica Wyspiańskiego. Parę lat temu. Prawda? No i co, 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 co? Co, co, co pozostało? W, ile jest tych wespoń? Czy w ogóle Wyspiańskiego na polskich scenach i w jakiś sposób. My przechodzimy jakąś transformację jako społeczeństwo, dosyć głęboką, i to się odbija również w teatrze. W teatrze to widać go okiem. W, w muzyce i plastyce tak tego nie widać, prawda? bo one nie są związane tak bardzo ze słowem. E, w teatrze widać. No, no, to po prostu ja sobie życzyliśmy na to z okazji tego 250-lecia. E, no pokazano w paru teatrach, które mają misje, które są odpowiedzialne za to, coś dla publiczności, że ta publiczność coś z tego miała, nie tylko koteryjnie środowisko. Ja Pan że... Andrzej Swer, właśnie chciałem się odwołać do pana doświadczeń francuskich bo, przez, przez lata w komedii francuskiej. To się, to się chyba łączy z tym, co chciałem powiedzieć. <laughs> Mianowicie, y, ja myślę, że, że y, takim ważnym Problemem, kwestią teatru w Polsce jest stosunek do przeszłości. Co robić z tym, co nasi ojcowie pisali, prawda? I to w sposób zaskakujący łączy się z sposobem działalności komedii française, która, której misją jest wystawianie właśnie dzieł, wszystkich dzieł Moliera, a również całej klasyki francuskiej i nie tylko francuskiej. Jeżeli ktoś myśli, że odbywa się to w sposób muzealny, martwy, przy pustej widowni, z głupimi aktorami, reżyserami, przy jakiejś dekoracji, która nie ma nic, Wspólnego z nowoczesną techniką i tak dalej, to się myli. My wszyscy jesteśmy nowocześni. Krzysztof jest twórcą nowoczesnym, równie współczesnym, równie aktualnym niż inni twórcy w tym kraju, którzy mają dwa razy, mniej, którzy są dwa razy młodsi od Krzysztofa, prawda. My jesteśmy ludźmi, którzy widzą, co się dzieje we współczesnym świecie. Rozumiemy chyba część z tego, co się dzieje w tym świecie. Używamy środków, jeżeli chodzi o technikę podobnych jak, jak inni twórcy teatru w Polsce. I nie wydaje mi się, żebym mógł być jakimś takim przykładem czy Krzysztof jakiś, jakiegoś Jakiejś konserwatywnego, się konserwatyw to nie jest jeszcze złe słowo yy, negatywne, ale jakiejś takiej zaskorupiałej wersji teatru z pustą widownią. Wprost przeciwnie, mamy tysiące widzów u nas w teatrze. O powinnościach teatru publicznego i o jutrzejszej premierze Wesela Stanisława Wyspiańskiego opowiadali w dwójkowym poranku Krzysztof Jasiński, reżyser spektaklu, Janrzej Seweryn, dyrektor teatru polskiego imienia Arnold.